Aleksandra Kwaśniewska ma ogromne powody do radości. Jej dom przepełniony jest radością. Na tak fantastyczną wiadomość córka pary prezydenckiej czekała wraz ze swoim mężem, Kubą Badachem. W końcu się udało. Parze z pewnością uśmiechy nie schodzą z twarzy. Znany muzyk od dawna czekał na taką szansę. Aleksandra Kwaśniewska od zawsze wspierała swojego męża, Kubę Badacha, w jego muzycznej karierze. Córka pary prezydenckiej nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką talentu męża. Teraz okazuje się, że para po ciężkich chwilach znowu dostała wielką szansę od losu. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach przeżyli ciężkie chwile. Kuba Badach od lat znany jest wszystkim miłośnikom polskiej sceny muzycznej. Jako syn potentata w branży mleczarskiej postanowił nie iść w ślady taty, ale zająć się tym, co pasjonuje go najbardziej. Wybrał karierę muzyczną. Już jako 12-letni chłopak nagrał płytę gwiazdkowe Cuda, na której znalazły się utwory napisane m.in. przez Wiesława Pierego Rulka i Jacka Cygana. Gdy miał 19 lat, wraz ze swoimi kolegami założył zespół Poluzjanci, a rok później rozpoczął studia na Wydziale Jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach zaczęli spotykać się w 2010 roku, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Niestety, w ostatnich miesiącach doświadczyli trudniejszych chwil. Kuba Badach został zwolniony z radia Hilli Z, w którym prowadził autorską audycję. Teraz okazuje się, że do pary znowu uśmiechnęło się szczęście. Aleksandra Kwaśniewska z pewnością cieszy się z mężem, jak donosi Życie na Gorąco. Kuba Badach otrzymał propozycję pracy w nowym miejscu. Znany muzyk już w przyszłą środę rozpocznie pracę w Radiu Nowy Świat. Kuba Badach dołączył do Radia Nowy Świat, które stworzyli byli dziennikarze radiowej Trójki. W każdą środę od godziny 19 do 21 prowadzi audycję Badafonia, można przeczytać w najnowszym wydaniu Życia na Gorąco. Pilny alert dla całej Polski. Zagrożenie dla zdrowia i życia. Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska od znajomych i fanów już otrzymali wiele ciepłych słów i gratulacji. Każdy się cieszy, że Badach będzie mógł wrócić do swojej ukochanej pracy. Aleksandra Kwaśniewska, jako jego największa fanka, jest ogromnie zadowolona, bo w końcu jej ukochany będzie robił to, na czym najbardziej mu zależy. Źródło: Pomponik.